Witajcie kochani. No dzisiaj chciałabym wam kilka słów powiedzieć o tym przepięknym kanionie, który zwiedzaliśmy podczas naszego pobytu w Stanach. Bryce Canyon. Jest to park narodowy położony w południowo-zachodniej części stanu Utah. Park został utworzony 15 września 1928 roku. Jego obecna powierzchnia wynosi 145 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nazwa parku oraz kanionu pochodzi od nazwiska mormońskiego pioniera Ebenezera Bryce'a. W 2012 roku park odwiedziło ponad 1,4 miliona turystów, czyli tak rocznie tyle turystów tam odwiedza park. Najstarsze ślady obecności Indian na wyżynie Colorado, na której leży Bryce Canyon, pochodzą sprzed 12 tysięcy lat, choć nie znaleziono ich w bezpośrednim sąsiedztwie parku. W okresie od 200 do 1200 roku niedaleko parku zamieszkiwali Indianie z kultur Fremont i Anasazi. Nie będę mówiła tutaj dużo o historii Indian. Pierwsi Europejczycy natomiast w okolice obecnego parku przybyli w drugiej połowie XIX wieku. W 1874 roku grupa rodzin założyła miasteczko Clifton, do którego rok później przybył osadnik Ebenezer Bryce wraz z rodziną. Wkrótce on jednak przeprowadził się w górę rzeki, gdzie wybudował kilkukilometrowy kanał irygacyjny oraz drogę, która umożliwiała mu lepszy dostęp do drewna w okolicznych lasach i kończyła się na krawędzi kanionu. Lokalna ludność zaczęła nazywać ją Kanionem Bryce'a. Ebenezer Bryce wraz z rodziną w 1888 roku przeprowadził się do Arizony. Ta jednak nazwa przylgnęła do kanionu na dobre. Turyści z Salt Lake City zaczęli masowo odwiedzać kanion w 1919 roku. Para lokalnych przedsiębiorców, Rabbi and Minnie Syret, wypożyczali im namioty i podawali posiłki w pobliżu Sunset Point. W 1920 roku para wybudowała tam schronisko oraz kilka niewielkich kabin. Już w 1923 roku Union Pacific Railroad, czyli tam z Union, Związek Zawodowy, odkupiło od nich budynki, a państwo Syret wybudowali nową, istniejącą do dziś popularną gospodę Rabbi's Inn na północ od granic parku. W 1923 roku na powierzchni 30,1 km kwadratowego ustanowiono pomnik narodowy pod nazwą Bryce Canyon National Monument. I tak doszło do oficjalnej nazwy i do 140 tysięcy kilometrów kwadratowych Parku Narodowego w 1928 roku. Dziękuję. Super. Jesteśmy w Bryce Canyon. Przepiękne miejsce. No i kanion w całej okazałości tutaj właśnie widzę go bardzo dobrze. A jeszcze będzie ładniejsze miejsce, jak pójdę w drugą stronę, bo teraz jesteśmy po lewej, a będziemy po prawej. Zaraz. I tam po prawej jest podobno ładniejszy. Zobaczymy. Squeeze in, Abby. Squeeze in. Squeeze in.
dalszy ciąg z innego kąta. Inaczej zawsze wygląda. Już pod słońce trochę będzie gorzej. Mała wiewióreczka. Jedna, druga tam za chyba pieńkiem. Nie, tam ptaszek. She's looking for peanuts. Probably. Oh. Dalszy ciąg. Wiewiórka trochę przerwała nagrywanie. Tu jest taka ogromna, ogromna jaskinia u dołu. Wiatr trochę wieje, będzie pewnie przeszkadzało. Tam zbliżę jeszcze te dalsze. To jest coś fantastycznego. Tu jeszcze dalszy ciąg łańcucha górskiego. Tu jesteśmy teraz na Inspiration Point. Jedna osoba zgubiła się, została tam w tamtym miejscu i my czekamy na tą jedną osobę. No więc przyszliśmy jeszcze tutaj, na następny punkt do obejrzenia. Tam jest szlak na dole, ale zaraz go pokażę, tylko tam chcę pokazać jeszcze tam na szczycie zwiedzających. A ja już tam nie pójdę chyba. I tam jest szlak na dole i można sobie z dołu Bryce Canyon zobaczyć. A rzeczywiście jest Inspiration Point. Tutaj jeszcze jest rzut oka ostatni na Bryce Canyon. Już idziemy. Okej, teraz jesteśmy w Zion National Park. To jest chyba już najładniejszy ten park. Ja już nie wiem, który. To są takie piękne te widoki, że po prostu dech zapiera. Piersi. W tunelu jechaliśmy. Tunel miało chyba. Jedziemy teraz na dół już. Byliśmy u góry. Teraz jest przepiękne też tutaj panorama. Okej, hold on a moment. Okej, to teraz jest ostatni rzut.
Park Narodowy. Jeszcze tutaj w tej chwili idziemy na kawę, ale tak jest właśnie usytuowana restauracja i kawa. Ludzie poszli już jeść, a my jeszcze nagrywamy. Autobusy słychać, no bo wysadzili nas. Tunel, przez który przejeżdżaliśmy, miał 1,8 km. Miał od czasu do czasu dziury, gdzie można było prześwit, gdzie można było piękne zdjęcie zrobić. Ja je wkleję po tym filmie, te zdjęcia. No to by było lepiej. Tu jeszcze końcówka tego niedokończonego kanionu. A tutaj ludzie robią sobie piknik na trawie, odpoczywają, ale jest bardzo gorąco. Ciekawe, czy jest 40 parę ile.